Energia elektryczna otacza nas wszędzie i tak naprawdę nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie życia bez niej. Co więcej, w jakiś sposób musimy magazynować. Dzisiaj poznamy zaplecze firmy, dzięki której takich niewielkich rozmiarów ogniwo możemy rozbudować do tak dużego systemu bateryjnego. I to wszystko z myślą o naszej planecie. W Gdańsku, w zakładzie produkcyjnym firmy Northvolt, inwestora pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej, który funkcjonuje w tym miejscu od 2018 roku. To szwedzkie przedsiębiorstwo specjalizuje się w wytwarzaniu ogniw litowo-jonowych w Szwecji oraz systemów bateryjnych w Polsce. Celem firmy Northvolt jest budowa najbardziej ekologicznej baterii na świecie, o minimalnym śladzie węglowym i najwyższych możliwościach recyklingu. Ta szczytna idea powoli staje się rzeczywistością, ponieważ pierwsze ogniwo z surowców pochodzących z recyklingu firma wyprodukowała w zeszłym roku. Northvolt to jest pewna idea, która powstała w głowie Petera Carlsona i Paolo Cerutiego po to, żeby zaproponować zupełnie nową wartość w obszarze baterii litowo-jonowych. W Szwecji, w miejscowości Helleftio, powstała gigafabryka ogniw, w której produkujemy ogniwa litowo-jonowe. Tutaj w Gdańsku Northvolt istnieje od 2018 roku. Od 2 lat realizujemy bardzo dużą inwestycję o wartości nakładów ponad 200 milionów dolarów i ponad 500 miejsc pracy, które będą zlokalizowane na terenie Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego. W tym zakładzie będziemy produkować m.in. stacjonarne magazyny energii, które będą miały zastosowanie m.in. w bilansowaniu niestabilnych, odnawialnych źródeł energii. I to jest naszą ambicją, to jest naszą misją, żeby pokazać, że można produkować baterie w sposób zrównoważony dla środowiska. Jarek, jesteś opiekunem firmy Northvolt. Powiedz, jak szybko firma uzyskała decyzję o wsparciu? Mamy 30 dni na wydanie decyzji o wsparciu, natomiast średnio wydajemy takie decyzje w ciągu 14 dni, przy czym Northvolt raczej mieścił się właśnie w tej średniej i decyzję o wsparciu dostał tak szybko praktycznie, jak złożył dokumenty do strefy. Czy każdy przedsiębiorca może uzyskać zwolnienie z podatku dochodowego? Każdy przedsiębiorca z branży produkcyjnej, z sektora nowoczesnych usług dla biznesu może aplikować o decyzję o wsparciu. My jako specjalna strefa ekonomiczna przygotujemy, także pomożemy w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych. Jakie dodatkowe działania firma Northvolt planuje ze strefą? Posiadając Gdański Park Naukowo-Technologiczny, możemy zapewnić przedsiębiorcy także wsparcie w zakresie programów akceleracyjnych dla startupów. Taki program też uruchomiliśmy dla firmy Northvolt, program nazywający się EcoOn. Ma on wyłonić zespoły, które będą rozwiązywały istotne problemy, zagadnienia, które przedsiębiorcy mogą dać istotną wartość dodaną do produktu, który będzie produkował w nowej fabryce. Czyli rozumiem, że współpraca tak naprawdę dopiero się zaczyna. Tak, to dobry początek. Dzięki inwestycji Northvolt powstanie 500 dodatkowych miejsc pracy. Northvolt już zatrudnia i będzie zatrudniać do pracy pracowników wysoko wyspecjalizowanych, m.in. inżynierów automatyki, produkcji, procesów, jakości, testów, R&D, a także techników i specjalistów w zakresie utrzymania ruchu, łańcuchów dostaw, IT, finansów i wielu innych. Dawida, który opowie nam o specyfikacji produkcji systemów bateryjnych. Dawid, jak to jest możliwe, że z takich małych ogniw powstaje tak potężna konstrukcja? Nasz etap produkcyjny zaczyna się na samym początku linii, gdzie do pierwszego gniazda trafiają baterie. W każdym gnieździe produkcyjnym dodajemy nowe komponenty, przechodzi on szereg testów. Po zakończonych wszystkich testach trafia do większego systemu bateryjnego, my to nazywamy Wolfacorem. Jest to jedna taka większa skrzynka, w której jest mniej więcej 8 tak zwanych modułów montowanych i po zakończonej produkcji trafia tutaj na dział finalny. Tutaj mamy gotowy system już do wysyłki. Jest to system, który posiada mniej więcej 450 kWh, więc przekładając to na mieszkanie, średnie mieszkanie w domu jednorodzinnym wytrzymałoby około 4 miesięcy. Ten system używamy do kopalni. Pracują one w ekstremalnych warunkach pod ziemią, niektóre nawet kilometr pod ziemią. Podczas gdy pak już jest rozładowany, czyli ta skrzynka jest rozładowana, sama podmiana baterii zajmuje około 5 minut, więc
utrzymujemy ciągłość produkcji w kopalniach. Słyszałam, że również produkujecie mobilne magazyny energii. Czy jest szansa, żeby je zobaczyć? Tak, oczywiście. Zapraszam. Tu jest nasz kolejny produkt. Jest to magazyn energii. Jest on bardzo modularny, z tego względu, że bez problemu możemy ustawiać te właśnie skrzynki jedna na drugą i łączyć je, zyskując aż do 1,2 MWh. Czyli rozumiem, jeżeli mamy plac budowy, nie mamy przyłącza, taki system modularny możemy wykorzystać? Tak, jak najbardziej. Wszystkie koparki, wszystkie maszyny, które pracują bez problemu, mogą ciągnąć i czerpać prąd z tego urządzenia. Branża bateryjna rozwija się bardzo dynamicznie. Po pierwsze, ze względu na elektryfikację transportu, a po drugie, ze względu na wzmożone zapotrzebowanie branży energetycznej na magazynowanie energii. Firma Nordvolt, będąca pionierem tego typu rozwiązań, doskonale wykorzystuje okazję do rozwoju, używając przy tym różnych narzędzi inwestycyjnych. Myślę, że my naładowaliśmy już swoje baterie i możemy ruszać dalej. Zatem do zobaczenia w kolejnym odcinku Chcę Tu Inwestować.